31 sierpnia wspominamy świętego Raimunda Nonnata, kardynała. Raimund ujrzał światło dzienne w Portel koło Barcelony w 1200 roku. Wyjęto go z łona matki, która poród przypłaciła życiem. Stąd właśnie jego łaciński przydomek Nonnatus, czyli nienarodzony. Około roku 1224 Raimund wstąpił do niedawno założonego przez świętego Piotra z Nolasco zakonu od wykupu niewolników, czyli mercedariuszy. Raimund nie tylko znał osobiście założyciela zakonu, ale serdecznie się z nim przyjaźnił. Z całym też zapałem poświęcił się misji wykupywania chrześcijan z rąk Maurów. Arabowie traktowali podbitych chrześcijan jako niewolników. Tak było w Hiszpanii. Nadto jako korsarze na swoich okrętach czynili wypady z Afryki Północnej na wybrzeża Europy, zwłaszcza Hiszpanii, Francji, Sycylii i Włoch. Tam rabowali miasta i wsie, a ich mieszkańców uprowadzali ze sobą do niewoli. Chciwi jednak na pieniądze chętnie ich odsprzedawali. Święty Piotr z Nolasco wysłał Raimunda do Rzymu, ażeby tam starał się o zatwierdzenie nowej rodziny zakonnej. W drodze powrotnej Raimund popłynął do Afryki, do Algieru, by rozejrzeć się w sytuacji. Po powrocie do Hiszpanii zdał sprawę świętemu Piotrowi i zaczął zbierać pieniądze na wykup chrześcijan. Powrócił do Algieru i wykupił część niewolników. Zabrakło mu jednak pieniędzy na wykup pewnego chrześcijanina, który bardzo o to błagał. Kiedy Arabowie nie chcieli się zgodzić na słowo, że pieniądze zostaną za niego uiszczone, Raimund sam oddał się w niewolę, byle tylko nieszczęśliwego wypuszczono na wolność. Tak też się stało. Raimundowi ówczesnym okrutnym zwyczajem przebito wargi, tak by mógł otwierać usta tylko dla przyjęcia pokarmu, a nogi skuto mu łańcuchem. Chrześcijanie na widok takiego bohaterstwa utwierdzili się jeszcze bardziej w wierności dla Chrystusa, chociaż nęcono ich wolnością i zaszczytami, jeśli wyrzekną się wiary. U muzułmanów zaś ten heroiczny czyn Raimunda wzbudził podziw. Wieść o tym niezwykłym wypadku rozeszła się po Europie. Rychło też zebrano pieniądze i wykupiono Raimunda. Papież Grzegorz IX zaprosił go do Rzymu i mianował go kardynałem w 1239 roku. Raimund jednak był już u kresu sił. Nadto dołączyła się febra i Raimund zmarł 31 sierpnia 1240 roku. Pochowany został w kościółku świętego Mikołaja w Barcelonie. Bóg wsławił jego grób tak licznymi cudami, że stał się on głośnym sanktuarium. Dopiero jednak papież Aleksander VII w 1657 roku wpisał Raimunda do martyrologium rzymskiego, a błogosławiony Innocenty XI jego święto rozszerzył na cały kościół. Święty Raimund Nonat jest uważany za patrona położnych. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Raimunda, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.